Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Kłania się Łukasz M. Moi drodzy, na dzisiejszym filmiku otworzymy sobie znowu gazetkę, tym razem Top Sport. W środku jest gwarantowana, limitowana naklejka i saszetka z Bundesligi Chrome z kartą limitowaną. Teraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Najpierw sobie zobaczymy chroma. Troszeczkę, moi drodzy, tych kart z chroma mi się już zebrało. Zastanowię się jeszcze, czy może jednak nie zbierać tej edycji. I mamy tak. Jerome Gondorf z Darmstadt. Ji-Sun Kim, Hoffenheim. Mamy limitowaną kartę z Bundesligi. Czyli ona zapewne nie będzie nigdzie, tylko tutaj w tej saszetce. I tak sobie pomyślałem, kupię to, bo później w końcu się zdecyduję zbierać i nie będę tego miał i będę musiał znowu grube pieniążki płacić, żeby to wylicytować. No i z tyłu tutaj, moi drodzy, jak widzicie, jest taka tabela wszechczasów. Na pierwszym miejscu Bayern, 1718 gier, 1003 zwycięstwa, 386 remisów, 329 porażek, tutaj potem bramki i punktów ile. No, czyli ma Bayern 2842 punkty, drugi Werder ma o ponad 600 punktów mniej, no, czyli tu już jest przepaść. Na trzecim miejscu Borussia Dortmund i pewnie też za niedługo prześcignie Werder, gdyż Werder nie wiadomo, czy w tym sezonie nie spadnie jeszcze z Bundesligi, a co sezon Borussia ma więcej punktów, więc za niedługo pewnie Borussia na drugie miejsce wskoczy. Teraz mamy Maksymiliana Arnolda z Wolfsburga i Juliana Weigla z Borussii Dortmund. I cóż, moi drodzy, teraz jeszcze naklejki zobaczymy. Czyli druga limitowana naklejka do kolekcji Patrick Herman. Do tego mamy Kevina Volanda z Hoffenheim, Martin Harnik ze Stuttgartu, z Köln, druga część zespołu i Arturo Vidal z Bayernu. To sobie odłożymy na razie na bok i zobaczymy, co tam w gazetce się znajduje. Czyli tak, mamy tutaj rekordy Bayernu są zagrożone. Kto przegra walkę o utrzymanie? Młodzi dzicy przychodzą, można tak powiedzieć. Tutaj mamy super strzelców, czyli Aubameyang, Lewandowski i Miller. Z Bundesligi Chrome jest plakat z wszystkimi kartami, jakie są w tym sezonie. Są również limitowane, jak i karty koszulki. Tak więc cały tutaj jest komplecik, jak widać. Tutaj są grupy, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy we Francji. Kogo weźmie ze sobą trener Niemiec, kto wygra Champions League, tutaj coś jeszcze o naklejkach,
No i co będzie w następnym wydaniu? Jak widać, karty z Match Attack i jakaś karta limitowana. Cóż, moi drodzy, kolejna gazetka zaprezentowana. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na moje następne filmiki. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.